Jeżeli przez okres tych 3-4 tygodni, czy tak jak mówiliśmy, ta złota zasada 2-3 tygodni, nie ustępują te bóle, no to proszę bardzo, musi być jakaś przyczyna. Ale nie może być tłumaczone, że to są korzonki, jak się popularnie mówi, że to jest rwa kurczowa. Trzeba sprawdzić, co się naprawdę dzieje w kościach. A ponieważ, jak mówię, nie dotyczy to tylko ludzi starych, a ludzi starszych coraz więcej zresztą mamy, prawda, w związku z wydłużeniem długości życia, więc te choroby nowotworowe dlatego tak rosną, bo jedną z główniejszych przyczyn jest również starzenie się społeczeństw. I człowiek starszy, tym mniejsza odporność, tym większa podatność na choroby cywilizacyjne, w tym nowotwory. Ale tu właśnie chodzi o to, że nawet w młodszej grupie wiekowej te bóle kostne mogą być pierwszym sygnałem. I znowu, nie popadajmy w panikę. Tak się nie dzieje często. Ale wpierw właśnie wykluczmy nowotwór, a potem będziemy się zastanawiali, czy to jest choroba reumatyczna, czy to są jakieś schorzenia natury neurologicznej, bo też mogą się w ten sposób objawiać te choroby w postaci bólów kostnych. Tylko że pewną gradację trzeba zachować tych procedur, które mają pierwszeństwo. Czyli wykluczamy nowotwór, a potem szukamy przyczyny innej, jaka związana jest z bólami kostnymi.